Louise Banks rodzi córkę i patrzy, jak wyrasta na młodą kobietę, tylko po to, by zobaczyć, jak zapada na rzadką i nieuleczalną chorobę. Ma złamane serce, a jej życie zmienia się na zawsze. Wszystko zaczyna się w dniu ich przyjazdu. Louise jest profesorem lingwistyki na lokalnym uniwersytecie. Idzie rano na swoje pierwsze zajęcia, kiedy zauważa zamieszanie wokół telewizora w pomieszczeniach wspólnych. Tego ranka w powietrzu unosi się dziwny szum, ale Louise go ignoruje. Wita się ze swoją klasą, ale okazuje się, że uczniowie są zbyt rozproszeni swoimi telefonami, by zwracać na nią uwagę. Jeden z uczniów prosi ją o włączenie telewizora. Na ekranie pojawiają się najświeższe wiadomości. Niezidentyfikowany obiekt latający wylądował w Montanie, a 8 innych wylądowało w miejscach na całym świecie. Właśnie wtedy rozlega się alarm uniwersytecki i Louise kończy zajęcia. Gdy wraca do domu, odkrywa, że świat się zmienił i jest w chaosie. Ludzie są ewakuowani, nad głowami latają odrzutowce, a wojsko przejmuje kontrolę. W domu Louise ogląda wiadomości i dowiaduje się, że wylądowało 12 niezidentyfikowanych obiektów. Nie wiedząc, co robić, następnego dnia idzie do pracy tylko po to, by znaleźć zajęcia zawieszone na czas nieokreślony. Zostaje w swoim biurze i włącza aktualizację na żywo. Właśnie wtedy dwóch mężczyzn odwiedza ją w biurze. To pułkownik G.T. Weber z wywiadu wojskowego. Pamięta go z czasów, gdy pomagała w tłumaczeniach z niektórymi powstańcami. Weber mówi jej, że jest najlepszym wyborem do tłumaczeń i dlatego jest w jej biurze, a nie u Berkeleya. Puszcza jej nagranie człowieka rozmawiającego z istotą wydającą niskie warknięcia. Louise wie, że to istota z obiektów. Mówi Weberowi, że nie da się tego przetłumaczyć. Chyba, że byłaby w tym samym pokoju z mówcą, ponieważ jest to język, który nie istnieje na Ziemi. Weber bierze to za sztuczkę, aby była częścią sceny, ale odmawia. Nie chce, aby centrum badawcze stało się miejscem turystycznym za każdego, kto ma najwyższy poziom bezpieczeństwa. Mówi Louise, że jeśli teraz odejdzie, jej szansa przepadnie. Odchodzi, ale Louise go woła. Pyta, czy zamierzają zapytać Danversa, innego lingwistę, i mówi mu, że zanim go zaangażują, zapytają go o sanskryckie słowo oznaczające wojnę i jego tłumaczenie. Później tej nocy Louise zasypia przed wiadomościami, gdy budzi ją helikopter lądujący na jej podwórku. Weber wrócił i pyta ją o znaczenie gavisti, sanskryckiego słowa oznaczającego wojnę, a Louise odpowiada: pragnienie większej liczby krów. Weber wie, że Louise jest bardziej zdolna do podjęcia się zadania i nakazuje jej być gotową za 10 minut. Louise dołącza do zespołu na pokładzie helikoptera i poznaje dr Iana Donnelly'ego, fizyka teoretycznego, z którym będzie ściśle współpracować. Weber mówi jej, że priorytetem jest wiedzieć, czego chcą i skąd pochodzą. Przybywają na miejsce w Montanie, zostają poinformowani o protokole i zabrani do dr Kettlera, który daje im zastrzyki uodparniające. Louise przybywa do głównego pokoju kontrolnego i dowiaduje się, że placówka komunikuje się z innymi placówkami. Spotyka agenta Halperna z CIA, który mówi jej, że nie otrzymali zbyt wielu informacji od obiektu, odkąd wylądował. Louise i Ian zostają zabrani do innego pomieszczenia, gdzie zostają wyposażeni w kombinezony ochronne. Dołączają do małego zespołu i udają się do obiektu, znanego teraz jako kapsuła. Co 18 godzin na dnie kapsuły otwierają się drzwi, a zespół wchodzi do środka przez platformę. Louise obserwuje z podziwem, jak dostają się do środka kapsuły i czuje głęboki absurd całej sytuacji. Gdy platforma osiąga swoje granice, zespół wskakuje do tunelu, unosząc się w kierunku prostokątnego światła przed nimi. Louise waha się, mając wątpliwości, ale Weber chwyta ją i przechodzą przez przedsionek. Docierają do głównego pomieszczenia i widzą szklaną ścianę oddzielającą ich od bytów w środku. Zespół umieszcza ptaka w klatce na podłodze, wskazując, że chociaż ptak wciąż żyje, poziom tlenu w pomieszczeniu jest bezpieczny. Wkrótce za szybą pojawiają się dwa gigantyczne stworzenia podobne do głowonogów. Nazywają kosmitów heptapodami ze względu na ich 7 kończyn. Sesja szybko się kończy i zostają zabrani do pomieszczenia dezynfekcyjnego. Weber mówi Louise i Ianowi, że mają 2 godziny, aby coś wymyślić. Nadal słuchają wiadomości i obserwują, jak świat płonie w zamknięciu, zamieszkach i kultowych rytuałach. Agent Halpern komunikuje się z innymi lokalizacjami, ale oni również nie odnoszą sukcesu. Następnego dnia mają ponownie wejść do kapsuły, kiedy Louise wpada na pomysł. Przynosi tablicę i długopis, mówiąc, że mogą nie być w stanie zrozumieć swojego języka mówionego, ale mogą mieć pisemne podstawy języka, którym mówią. Wewnątrz kapsuły Louise pisze słowo człowiek i robi krok do przodu, aby im je pokazać. Po kilku sekundach jeden z heptapodów odpowiada, wyciągając kończynę i tworząc okrągły symbol za pomocą pociągnięć. Kontynuuje wydawanie różnych okrągłych symboli, dając zespołowi pierwszy przełom. Po powrocie na miejsce Weber pyta ją, czy jest to właściwe podejście i jak będzie w stanie wyjaśnić to wyższemu biuru. Louise broni swojego podejścia i mówi, że jeśli nie nauczą heptapodów ich własnego języka, doprowadzi to do wielu nieporozumień i wszystko zajmie 10 razy więcej czasu. Weber zgadza się na razie, ale wymaga od niej przedstawienia listy słów przed następną sesją.
Louise dowiaduje się, że nie wszystkie kraje są otwarte na takie przyjazne podejście. Rząd obawia się, że inne kraje pójdą w ślady generała Shanga i Qin i podejmą wrogą decyzję. W międzyczasie Louise wyjaśnia Weberowi, że aby komunikować się z heptapodami, muszą najpierw nauczyć ich podstaw języka angielskiego, zanim będą mogli przejść do ważnego pytania, jakim jest cel ich przybycia. Wracają do kapsuły i Louise przedstawia się. Wyczuwając zdezorientowanie heptapodów, Louise podchodzi do przodu i zdejmuje swój kombinezon ochronny. Zespół panikuje, ale ona uspokaja ich, że wszystko jest w porządku i kontynuuje operację. Podchodzi do ekranu i kładzie dłoń na szybie. Jeden z heptapodów podąża za jej działaniem i ponownie się przedstawiają. Ian rozpina swój kombinezon i również się przedstawia. Pyta ich, kim są, a każdy z heptapodów pisze swoje imię na szybie. Ian postanawia nadać im przydomek Abbott i Costello. Gdy wracają z kapsuły, Louise po raz pierwszy śni o swojej córce. Ze względu na sukces sesji, Weber zezwala na kontynuowanie operacji pomimo ryzyka skażenia. Tymczasem w obozie pojawiają się napięcia ze strony żołnierzy, którzy nie wiedzą, z jakim zagrożeniem mają do czynienia. Później tej nocy Louise znów śni o swojej córce. Są na polu, badają kwiaty i zbierają kamienie w pobliskim strumieniu. Przez następne kilka tygodni Louise i Ian kontynuują swoje badania. Poza tym, że ich widzą i słyszą, heptapody nie pozostawiają po sobie żadnych innych śladów. Skład chemiczny ich statku kosmicznego jest nieznany. Zakładając, że kapsuły komunikują się ze sobą, robią to bez wykrycia. Nadal nie wiadomo również, dlaczego kapsuły zdecydowały się wylądować w tych konkretnych miejscach. Jednym z pierwszych przełomów Louise jest odkrycie, że nie ma korelacji między tym, co heptapod mówi, a tym, co heptapod pisze. Dowiaduje się również, że pismo heptapoda jest semazjograficzne, co oznacza, że reprezentuje znaczenie i nie przekazuje dźwięku. Dzięki pakistańskiej stronie internetowej dowiadują się, że logogram heptapoda jest wolny od czasu. Ich pismo nie ma kierunku do przodu ani do tyłu. Lingwiści tacy jak Louise nazywają to nieliniową ortografią, co skłania ich do zastanowienia się, czy w ten sposób przetwarzają również pomysły. Louise i Ian przestudiowali swój język na tyle, by stworzyć pierwszą odpowiedź. Teraz pracują nad rozszerzeniem słownictwa, co zajmie im kolejny miesiąc. Pewnej nocy po sesji Louise i Ian spędzają czas z tyłu pick-upa z widokiem na kapsułę. Ian wyraża swój podziw za jej inteligencji i chęci do dalszej pracy, a także rozmawiają trochę o swoim życiu osobistym. Louise uważa, że teraz wszystko zależy od nich, a Ian cieszy się, że tak się stało. Na zewnątrz świat nie radzi sobie dobrze z obecnością kapsuł. Grabieże i zamieszki trwają, zwłaszcza po tym, jak wyciekło zdjęcie kosmitów. Napięcia wokół miejsca również wzrosły, a niektórzy żołnierze uważają, że lepiej jest wyciągnąć pierwszy ogień przed atakiem kosmitów. Podczas kolejnej nocy pracy Louise znów śni o swojej córce. Pokazuje jej książkę o planetach, a jej córka pokazuje jej obrazek, który narysowała do swojego projektu na zajęciach. Zaczyna jej tłumaczyć, dlaczego ona i jej ojciec nie są już razem, ale jej córka mówi, że wszystko jest w porządku. Ian przerywa jej sen i wychodzi zaczerpnąć powietrza. Znowu o niej myśli. Tym razem widzi ją jako dziecko, a później jako nastolatkę, leżącą chorą na szpitalnym łóżku. Później Louise znajduje się w swoim pokoju z Ianem, który omawia z nią hipotezę Sapira-Whorfa, zgodnie z którą jeśli zanurzysz się w innym języku, możesz zmienić swój mózg. Pyta, czy śni w swoim języku, a kiedy podnosi wzrok, w jej pokoju pojawia się heptapod. Louise budzi się w swoim łóżku, czując ulgę, że to wszystko było snem. Spotyka się z Weberem, który prowadzi ją do pokoju kontrolnego, aby wykonać tłumaczenie mandaryńskie. Okazuje się, że ich satelita odebrał rozmowę telefoniczną z szefem chińskiego wojska, generałem Shangiem. Louise tłumaczy pierwsze zdanie, mówiąc, że każdy z 12 oferuje zaawansowaną technologię, a ich zespół naukowy próbuje rozszyfrować zestawy. Mówi Weberowi, że nie rozumie następujących zwrotów: garnitury, honor i kwiaty. Mówi jej, że godzinę temu Chiny zmobilizowały siły, a teraz Rosja podąża ich śladem. Louise zdaje sobie sprawę, że zwroty należą do zestawów płytek Mahjong i dowiaduje się, że używają gry do konwersacji ze swoimi heptapodami. Zgłasza swoje obawy dotyczące tego, jak problematyczne jest to, że każda rozmowa staje się jak gra, a każda idea wyrażana jest poprzez opozycję, zwycięstwo i porażkę. Weber stawia jej ultimatum i nakazuje zadać ważne pytanie, czy są gotowi, czy nie. Louise, Ian i zespół ponownie wchodzą do kapsuły. Louise zaczyna tworzyć swoje logogramy, pytając heptapody o ich cel. Costello odpowiada wiadomością: zaoferuj broń. Na miejscu dochodzi do kłótni między Louise, Weberem i agentem Halpernem. Louise nalega, że heptapody mogą nie znać różnicy między bronią a narzędziem. A przy złożonym ludzkim języku czasami jedno może być jednym i drugim. Ian dodaje, że nie wiedzą, czy heptapody oferują broń, czy proszą ich o jej zaoferowanie, jako początek handlu. Jedynym sposobem na poznanie różnicy między tymi dwoma jest powrót. Telefon przerywa ich spotkanie,
a agent Halpern przedstawia swoją teorię, że jest to sposób, w jaki kosmici chcą ich podzielić i zmusić do walki między sobą. Rada rozpada się, a Louise i Ian czują się pokonani. W pokoju kontrolnym panuje chaos. Chiny i Rosja otrzymały tę samą wiadomość, błędnie interpretując ją jako zagrożenie i odcięły komunikację z innymi lokalizacjami kapsuł, wyłączając się z sieci. Louise upiera się, że to tylko pogorszy sytuację i muszą się ze sobą komunikować. Ucieka z Ianem, by ponownie wejść do kapsuły. Obawiając się zbliżającego się zagrożenia, kilku żołnierzy w kapsule utworzyło bunt, niosąc kilka skrzyń z materiałami wybuchowymi i umieszczając je w pomieszczeniu ustawione na detonację za 10 minut. Louise i Ian przybywają na miejsce, a jeden z żołnierzy próbuje ich powstrzymać, ale w końcu pozwalają im odejść, mimo że wiedzą, że bomba ich zabije. Louise i Ian wchodzą do pokoju, aby porozmawiać z Abbottem i Costello, zupełnie nieświadomi bomby znajdującej się kilka stóp od nich. Louise pyta ich, czy oferują coś ludziom. Heptapody odpowiadają słowami takimi jak technologia, goście i przyjaciele. Następnie prosi ich, aby przekazali technologię teraz. Nagle Abbott zaczyna stukać w szybę. Nie wiedząc o tym, Weber wysłał ochronę, aby aresztowała nieuczciwych żołnierzy. Po powrocie do pokoju Abbott nadal stuka w szybę. Louise podchodzi i myśli, że Abbott chce, by pisała na ekranie. Kładzie obie dłonie na szybie i zaczyna pisać razem z Abbottem. W trakcie pisania znów śni o swojej córce. Usypia ją i trzyma za rękę. Po zakończeniu pisania Costello odlatuje, pozostawiając na ekranie setki symboli naraz. Spoglądają na zewnątrz, słysząc strzały. Gdy czas zbliża się do zera, Abbott zmusza ich do opuszczenia pokoju w momencie, gdy bomby eksplodują, a pokój się zamyka. Louise i Ian zostają wyrzuceni do przedsionka, nieprzytomni, ale żywi. Louise budzi się i trafia do gabinetu doktora Kettlera z wstrząśnieniem mózgu. Przeżyli wybuch i Kettler informuje ich o nieuczciwych żołnierzach. Szuka Jana i znajduje go w głównym pomieszczeniu z Weberem i resztą zespołu. Mówi im, że muszą wrócić i wyjaśnić heptapodom, co się stało. Mówi, że to niemożliwe, ponieważ jego rozkazy się zmieniły. Muszą się ewakuować i przygotować na odwet. Właśnie wtedy dudnienie przerywa ich rozmowę. Zespół wybiega na zewnątrz i widzi kapsułę unoszącą się kilka mil nad ziemią. Później tej nocy Chiny oficjalnie wypowiadają wojnę kosmitom, zachęcając kilka innych krajów do zrobienia tego samego. Louise i Ian kontynuują dekodowanie ostatniej wiadomości heptapodów. Gdy dyskutują, córka Louise ponownie pojawia się w jej umyśle. Jest teraz nastolatką i pyta Louise o pewien termin, który oznacza, że dwie strony zawierają umowę i obie coś z niej otrzymują. Po powrocie na miejsce Louise budzi się ze snu i dowiaduje się, że Ian dokonał przełomu. Mówi, że symbol czasu jest wszędzie. Następnie oblicza ilość negatywnej przestrzeni w wiadomości i dochodzi do wniosku, że oznacza ona 1 z 12. Louise przedstawia to odkrycie Radzie, mówiąc, że wiadomość, którą dały im heptapody, jest 1 z 12 i że muszą komunikować się z innymi stronami, aby połączyć 12 wiadomości. Agent Halpern przerywa jej i mówi, że to na nic, ponieważ są zaciemnieni i wszyscy przygotowują się do konfliktu. Następnie odtwarza nagranie z Rosji. Kosmici przekazali swoją ostatnią wiadomość. Nie ma czasu. Wielu staje się jednym. Nagranie zostaje następnie przerwane przez strzały. Louise nalega na swoją teorię, ale Halpern pozostaje wrogo nastawiony, pytając, jak zamierzają przekonać inne strony do udostępnienia swoich danych. Ian wtrąca się, mówiąc, że oferują swoje dane w zamian, dzięki czemu jest to gra o sumie niezerowej. Louise odbiera to i pamięta z rozmowy z córką. Gdy Louise słucha kłótni mężczyzn w pokoju, wyłącza się i wychodzi. Nie ma już czasu i musi wziąć sprawy w swoje ręce. Podchodzi do kapsuły i, o dziwo, kapsuła wysyła statek w dół. Wchodzi do statku i zostaje pochłonięta przez stan podobny do mgły. Przez minutę walczy o oddech, zanim jej płuca się ustabilizują. Gdy statek się otwiera, znajduje się w pomieszczeniu za szklaną ścianą wypełnioną podobną mgłą. Costello podchodzi do niej i Louise dowiaduje się, że Abbott zginął w wyniku eksplozji. Załamuje się i przeprasza w imieniu ludzkości. Następnie prosi heptapoda, aby wysłał wiadomość do innych lokalizacji. Costello mówi, że Louise ma już broń i powinna jej użyć. Ona nie rozumie i pyta o ich cel. Costello mówi, że ich celem jest pomoc ludzkości, ponieważ za 3000 lat będą potrzebować jej pomocy. Pyta ich, jak mogą poznać przyszłość. Właśnie wtedy jej córka ponownie pojawia się w jej umyśle. Są na tym samym polu, bawią się nad tym samym strumieniem. Louise wygląda na zdezorientowaną i w końcu pyta Costello, kim jest dziecko. Okazuje się, że sny Louise o jej córce nie były snami, ale przeczuciami przyszłości. Z tą ostatnią wiadomością Costello znika we mgle. Louise zostaje wyrzucona, gdy kapsuła obraca się na bok. Zbliża się do niej konwój, a Ian owija ją kocem. W chwili, gdy jest wsadzana do samochodu, ma kolejne przeczucie. Stoi nad jeziorem ze swoją córką. Pyta Louise, dlaczego jej ojciec nie patrzy już na nią w ten sam sposób. Louise czuje się skonfliktowana.
ale mówi jej, że to dlatego, że powiedziała ojcu coś, na co nie był przygotowany. Coś o rzadkiej i nieuleczalnej chorobie. W teraźniejszości Louise właśnie zdaje sobie sprawę, dlaczego jej przyszły mąż ją opuścił. W międzyczasie wszystkie stronki na całym świecie również obróciły się na boki, a cała planeta przygotowuje się do globalnej wojny. Gdy Louise wędruje przez to miejsce, ma kolejne przeczucie. Jej przyszła córka pyta ją, dlaczego ma na imię Hannah. Louise mówi jej, że jej imię jest wyjątkowe, ponieważ jest palindromem, co oznacza, że jeśli zostanie napisane w SPAC, nadal będzie brzmiało Hannah. W swojej wizji widzi także siebie publikującą książkę o uniwersalnym języku heptapodów i uczącą tego języka innych ludzi. W końcu zdaje sobie sprawę z prawdziwego celu heptapodów. Ich bronią jest ich język, którym podzielili się z ludzkością. Ich język otwiera czas, a kiedy się go nauczysz, zaczniesz postrzegać czas tak jak oni, w stanie nieliniowym, abyś mógł zobaczyć, co nadejdzie. Dzieli się swoim odkryciem z Janem i Weberem, ale Weber mówi jej, że misja dobiegła końca. Na zewnątrz Louise ma kolejne przeczucie. Tym razem uczestniczy w gali Organizacji Narodów Zjednoczonych. Generał Shank podchodzi do niej i mówi, że przyszedł tylko dlatego, że chciał ją poznać. Mówi jej, że 18 miesięcy temu zrobiła coś, czego nawet jego przełożeni nie byli w stanie zrobić, i zmieniła jego zdanie. Kontynuuje mówiąc, że zadzwoniła do niego na jego prywatny numer. Louise jest zdezorientowana i mówi, że nie zna jego prywatnego numeru. Ale generał wyciąga telefon i pokazuje jej numer. Generał Shank mówi jej, że teraz już wie. Uważa, że ważne było, aby pokazał jej ten numer, mimo że nie zna powodu. Następnie mówi jej, że powiedziała mu coś, czego nigdy nie zapomni. Powiedziała generałowi umierające słowa jego żony. W tej chwili Louise zdaje sobie sprawę, co musi zrobić, aby powstrzymać tę globalną wojnę. Wraca na miejsce i łapie telefon satelitarny agenta Halperna. Dzwoni na prywatny numer generała Shanga. To alarmuje ochronę, która wysyła kilku żołnierzy, by się z nią skonfrontowali. Louise unika schwytania i ukrywa się w pomieszczeniu do dezynfekcji. Generał Shank odbiera połączenie, a ona mówi mu o swoim celu. Ian dołącza do niej w pokoju i osłania ją przed żołnierzami. W końcu mówi generałowi Shangowi swoją wiadomość, a on ją odbiera. Rozmowa kończy się sukcesem, a ona podnosi ręce do góry, poddając się ochronie. Nagle Chiny wycofują się z ataku, a inne kraje podążają za nimi. Następnie 12 lokalizacji zgadza się udostępnić swoje dane i wspólnie uzupełnić elementy układanki. Gdy ludzkość pracuje jako jedność, kapsuły zaczynają się unosić i znikają w przestrzeni kosmicznej tak szybko, jak się pojawiły. Louise i Ian stoją na zewnątrz i obserwują ewakuację. Pyta go, czy zmieniłby coś, gdyby mógł zobaczyć całe swoje życie od początku do końca. Mówi jej, że najbardziej zaskakującą rzeczą, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w jego życiu, nie było spotkanie z heptapodami, ale raczej spotkanie z nią. Następnie deklaruje swoją miłość do niej. Louise patrzy na niego, wiedząc, że jest to twarz jej przyszłego męża, i odwzajemnia jego miłość uściskiem. Mimo że Louise wie, co wydarzy się w przyszłości, pobiorą się, urodzą Hannah i Hannah odejdzie. Przyjmuje to w pełni i całym sercem, mimo że wie, że Ian w końcu ich opuści. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia!